Z przykrością donoszę, pan Bronisław Czech nie żyje. Znałem go bardzo dobrze. Wielce mi go żal, bo to był młody, bardzo miły człowiek. Czy tu mieszka pan Bronisław Czech? Tak. Proszę z nami. Panie Bronku, chcemy panu pomóc. Zgadza się pan? Nie. Wolę pozostać w obozie jako Polak, niż wyjść z niego jako zdrajca. Umarł nagle przy mnie na udar serca bez boleści.